Ha, z tej strony As, witam was i lecimy z kolejnym odcinkiem Kontrola. Oczywiście, jak zwykle, bo to są ci snajperzy, frajerzy gdzieś tam za rogiem. Jak zwykle nie sprawdziłem godziny. No i git. Patrzcie, nagrywanie odcinków o 8 rano. Nice. Nie było filmów, bo... Remont? Całe te? Dobra, założę, że to gdzieś tu, nie wiem, będę miał nadzieję. Idę przed siebie, tu mnie jeszcze nie było. Mam znaleźć kopalnię czarnokamienia. Mam przejście tutaj. Mam boksa. Proszę, tylko nie ulepszenie do broni. Daj mi zasoby, dziękuję. Aha, czyli jest jedna droga. To w sumie miło ze strony gry, bo pozwala mi to na ogarnąć, gdzie mam iść. Czekajcie, ale tak z ciekawości, tylko sprawdzę mapę. Idę może? Gdzie jest cel w ogóle? Tam gdzieś ja idę. Tak! Idealnie. Idę tam, gdzie mam iść. Wow, to zaskakujące, że znalazłem drogę. Naprawdę. Pierwszy raz od chyba trzech odcinków nie musiałem sprawdzać, gdzie mam iść. Czy tam dwóch wcześniej. Dobra. A nie, przepraszam, to przejście wcześniej. A, bo teraz mam piątkę No nie mówcie, że... Dobra, kto chce się bić? No, nie mówcie, że tu nikogo nie będzie. W tej grze się coś takiego nie zdarza. To niech się otworzy. Będziemy chyba jechać na dół windą, tak czuję, ale... Najpierw owale lód... Panie, to nie to, to to. Tak, chciałem zasoby zbierać z kranu. Zajebisty plan. No, nieważne. Sprawdźmy, czy coś z tyłu leży. Żeby się tuż później nie wracać. Odpowiedź brzmi z tyłu... Gówno leży. Wiadomość jakąś dostałem, zajebiście. Bro. Serio? Aha. No dobra. W takim razie... Są tu jakieś schody? Tam są. Co tu tak drze pizdę? Słyszałem tu coś takiego... No słyszycie to? Coś takiego mniej więcej. I ja... Słyszałem cię, szmato. Stoję na krawędzi. I to dosłownie. Dobra. Bardzo nie... Chcę zginąć. Oczywiście, kabel mi się blokuje. Odzwyczaiłem się od grania, no. Myszce i klawiaturze. Grałem sobie na padzie w Assassin's Creed, tak sam w swoim czasie. Nie nagrywałem tego, bo to czwórka działa jak gówno i... Nie mam miejsca. Nagrania mi się zwaliły. Ty właśnie. Nie przyjrzałem w ogóle dysku. Zajebiście. Dobra, pół godziny na 99% da radę. A jak nie, to... To w tej grze nie ma save'ów, więc dajcie mi dosłownie sekundę. Panie, mam jeszcze 300 giga. Dobra, musiałem to sprawdzić teraz, bo no nie mam czasu, żeby to zmontować. Jest 8. Wrzucę to, żeby leciało na kanał i będę się... Zawijał? Tą windę pewnie naprawimy. Jakiś kolega wybuchowy może. Kici, kici. Dobra, zresztą jednego to jestem. Jednego to jestem w stanie przyjąć, chciałem powiedzieć, ale... Zajebiście, gdzie ta szmata? No idzie do mnie, słyszę go. Ale nie mam pojęcia, gdzie on jest. Czy on u góry gdzieś jest? Czy na dole? Czekajcie. Tam jest! Szmatan. Aj, dostał w ryj. Ty, w sumie to może warto czasami strzelić, skoro... Jak ja wydam dźwięk, to on się z odległości tak jakby mi ukazuje. Dobra. To mi nic nie da. Tu kolejne rury. To jest chyba troszkę za wysoko, ale może jednak nie? Dobra, jolo, chyba git. Yeah, życia nie straciłem. Ale tragedia, bo że remont łazienki to jest najgorsza rzecz na świecie, naprawdę. Jeszcze z administracji ogólnie się obijają, mieli przy się nie przy... Kici, kici. Nikt? Dobra, walić to, mówię. Jednego przeżyję.
Ale ta gra jest creepy. To nawet nie samo w sobie, w sensie samo w sobie. Nie ma tu jakichś takich uber zabiegów, tylko po prostu klimat tego. Dobra, zmieniam zdanie w sumie. Każdy dźwięk i cały ten klimat to jest jeden wielki zabieg. Dobra, fuck this shit. Ja. No cóż za przypadek. Przypadek. No kurwa. Dobra, cel jest, ładnie wchodzą. Jeden za drugim, ale tutaj destabilizacja rzeczywistości się odbywa. Dobra, ja chcę to przejąć. Proszę, gro, daj mnie. Jeden punkt kontrolny na dole, żebym nie musiał zeskakiwać po tym gównie. Dziękuję, mamy to. Dobra. Holy fucking shit. O, panie. O, tu coś jest do otwarcia. A, winda się naprawiła. No to akurat bardzo miło z jej strony. Dobra, nie będę chyba szukał skrzynek. Próbujemy przed siebie po prostu. Dawno w to nie grałem cię. O, jest kopalnia czarnokamienia. Zajebiście, że znajduje się ona w tym samym budynku. Kurwa! Kto mi zdjął tyle życia? Aha. Ty. Tako sobie stał. Typie, co to odpierdalasz? Aha, bo to był chyba snajp... W sumie... Warto... Od czasu do czasu sobie strzelić. Potem czymś rzucić, bo... Wiecie, jak rzucam, to odładowuje mi się pistolet. Jak strzelam, to odładowuje mi się energia do rzucania. No trochę ich tam jest. Dobra. To nie... Aha, chciałem strzelić w tego, co miał... A nie, ani jeden, ani drugi nie miał tarczy, dobra. Staram się ustalać priorytety, kogo tu zdjąć pierwszego. Dobra, OP w cholerę to jest. Potem się okazuje, że żadne... A, zaburzenia rzeczy. W istości nie ma tu niewidzialnych przeciwników. Chyba nie ma. Znaczy, no jest ten jeden taki mini cwel, co był bossem i pewnie będzie się pojawiał częściej. Jest gdzieś zejście na dół i kawałek podejścia do góry, w którym nie ma absolutnie nic ciekawego. Jest światełko. Dobra, ale technologicznie to nowe, gdy coś pięknego. Jak się grałem w na czwórkę, więc... Aha, to jest zamknięte, zajebiście, czyli tędy się wraca, to co, jednak mam iść na dół. Zajebiście, nieważne. Dobra, mam beczkę, któż chciałby beczuczkę? Światło nawala mnie po ryju. No, co to jest? Nigdzie na świecie nie byłoby takich torów. Dobra, to jest jakieś zaburzenie czasoprzestrzenne. Czy widzicie, jakie one są pogięte? W sensie, prosto tutaj mogły być, naprawdę, na chuj one skręcają na prawo i lewo. Przecież z tym. Ej, zaraz, what the fuck, to nie tędy? Dobra, to ostatnie potencjalne miejsce. Które... Nie, dupa, tu też nie. Tu na prawo gdzieś? Nie mam pojęcia, gdzie idę, zaczynam tracić orientację w przestrzeni. Dobra, jebać, to wybuchnie? Nie, to. Pewnie nie robi jakiegoś tam dużego dymu. O, dobra, tam ewidentnie mnie nie było. Jolo, chociaż sprawdźmy jeszcze górę. Kto? No gdzie? Kram nie odpaliła muzykę. Czy tam jest? Tam mi się wydaje, że będzie ten niewidzialny śmieć. A, bo ja uniki jeszcze mam, o których zapomniałem. Odpowiedź brzmi... Ty, namierza mi coś tam. Dobra. Zobaczmy, co to. Aha, jakieś gówno, które robi dilatację czasu i ma we mnie wyrąbane.
Nieważne, pójdę sobie tutaj. Co mi to da? Absolutnie gówno. Dobra, jolo. Aha, czyli niewidzialna energia, która mnie bije. Co to kurwa jest? Umieram. Aha. Nie mam pojęcia, co mi się właśnie odjebało. Czy gramy zaraz przy punkcie kontrolnym? Byłoby mi bardzo niemiło. Nie mam pojęcia. Naprawdę! I to całe gówno tutaj się zrespi od nowa. Proszę, gro, nie. Ja pierdolę. Irytujecie mnie, kurwa. Weź umieraj. Wypierdalać do szatana, nie mam na was czasu. Śmiecie. No serio. Wkurza mnie, że nie mogę uwolnić tego, jeżeli nie... nie naładuję do końca. Dobra, tam jest jeszcze dwóch. Schylę się. Ten dostanie, ten też. I tam po prawej wasz kolega. Gówno, musi mi się... Dobra, to łapka mienia. Ty, a mogę zrobić... Chcę zrobić tak, patrzcie. Nie mogę w powietrzu albo rzuca się pod E. Dobra. Będę chciał spróbować jeszcze raz później. Dobra, wszyscy chyba. Gdzie było to zejście? Tu gdzieś. Dobra, ty, a tutaj na prawo. Dobra. Tu mnie energia nienawistna rzeczywistości będzie biła. Czy oni będą żygać na mnie? Nie wiem, mogę zmienić broń? Mogę. Dobra, damage jest nieporównywalnie mniejszy. Ty, a jak go przejmę, to co? Nie wiem, spróbujmy. Będzie bił kolegę? Dawaj, bij kolegę! No serio. O, ty, nie zabrali mi życia. Nie mam zasięgu tutaj. Ale ich zrobiłem. Ha, frajerzy. Dobra, chyba posprzątane. Ale co mi to daje? Znalazłem tutaj rzeczy jakieś. No nie mówcie mi, że to była miejscówka ze skrzynką. Tak to wygląda. No game, please no. Albo jakieś ulepszenie, które już mam. No zajeb... Naprawdę? Dyslokacja pobo... No chyba... Aha, zajebiście. Tutaj zginąłem? Żeby odkryć lokację poboczną. Wspaniale. Naprawdę. Po prostu jestem zajebiście ucieszony, że tam byłem. To zmieniło moje życie. Ja pierdziel, nie mam pojęcia. Czekajcie, pokażcie mapę. Mapa co mi powie? Że... W prawo... Że powinno dać się przejść tędy? Dołem chyba nie, ale w prawo na pewno powinno się dać. Zaraz, tu gdzieś? Nie, tam gdzieś. No to jest tam, gdzie byłem. Ale tam nigdzie drogi nie ma. Patrzcie, czekajcie, pójdę sobie tutaj do przodu. Tam jest to gówno zaburzone. A, dobra, u góry da się przejść. Okej. Aha, i... No wspaniale. I to gówno się jeszcze porusza. Zajebiście. A jak spadnę, to prawie na pewno będę trupem i będę musiał walczyć z tymi paściarzami od nowa. Zajebiście. No dobra, parkour w tej grze nie jest trudny, ale... Holy fucking shit! Me too! O ja pierdolę! Zaburzenia czasoprzestrzenne... Zajebiście! Czy wy to widzicie? Tu jest... Nie, bo normalnie są te kamienie latające w powietrzu
jakaś, nie wiem, galaktyczna faza dookoła. Tutaj z tym centralnym księżycokutem. I jeżdżący klejk jak w Zakopanem. Ja no, w górach ogólnie, ale wiecie o co chodzi. Ocie panie. Dobra, rozkminiłem trasę sam, rozkminiłem trasę sam. Zajebiście. Jest tam ktoś jeszcze? Jest, bo mi namierza. Uwielbiam ten znacznik, naprawdę. O kur... Cze. Muszę o uniku pamiętać. A oni biorą i się materializują. Dobra, strzelać pojedynczo. Koledzy. To najlepsze jest to, że oni tu nie wejdą. A frajerzy. Pyk. Tamten typ starczą i cyk. No, nie wiem czemu w niego. Dobra, no wiem czemu w niego nie trafiam, bo nie trafiam, ale. Ten dostanie kamienia. W sumie jesteśmy w kamieniołomie kopalni, slash. No, to jest to kopalnia czarnokamienia. Ty, to jest kamień czy surowiec? Czarnokamień to jest kamień czy surowiec? W sumie kamień to też jest chyba surowiec. Nieważne. No kici kici. Co jest? Zajebiście. Ktoś jeszcze przyjdzie tu? No pewnie tak. Co to kurwa jest? Czy ten wir umie latać? Jak na razie wygląda jakby nie umiał, ale... Z jakiegoś nieznanego mi powodu... No patrzcie, no! Tam to gówno powinno obrywać. A, bo tu się da jeszcze zmienić stronę. A, bo to gruby jest, on tyle życia ma! O kurwa, umieram. No! Jebane tekstury. Dobra. Pytanie, czy ja mogę się wrócić, czy tam dalej będzie życie? Ale nie, bo oni się zrespią od nowa jak przyjdę, no nie. Dobra, zapamiętać, uważać na kamyczki. Gruby jest OP w chuj. Teraz to już nic nie zrobię. Dostanę strzała i jestem trupem, nie? Koledzy. Może by któryś tam dostał damage, byłbym szczęśliwy. Gdybym mógł zadać jakieś obrażenia. Pomogłoby mi to znacznie. O kurwa. Czy on nic obrażeń nie dostaje? On ma totalnie... ja powinienem mieć... Czy ja mam jakieś zestawy do leczenia? Czekajcie. Opcje. Dźwięk, sterowanie. O. Ruch, 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 skok, sprint, strzelaj, wycofaj, walka, użyj broni, przechwyć broń, zmień broń, bla, 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 osłona, wystrzelenie, uchylenie, włącz, kucnięcie, pozostałe przełącz, skróty, gówno, nie ma tu leczenia. Ty. Dobra. Tu gdzieś jest życie. Udało mi się. Kurwa, nienawidzę cię z całego serca mego. U góry będzie. U góry będzie też wpierdol. Listen, biacz. Ja pierdolę, nienawidzę tego przeciwnika. Dobra, ja mam na niego strategię. Muszę rzucić w niego. Zajebiście. Dobra, i zdech. Ja pierdolę, czy oni są pojebani? Do reszty, kurwa, oni są pojebani jacyś.
Unik powinien to zrobić zamiast osłony. Jebać tą osłonę. Używanie jej się w 90% przypadków totalnie nie opłaca. Unik jest coraz lepszy. No w chujach chyba lecicie, że ja mam całe to gówno robić od nowa. Przecież tych, co się tu zrespią, to bym całkiem opier... zajebiście to jest. Dobra, następne odcinki z tej gry będą montowane. Będę miał po prostu pojedyncze przejście plus moje zajebiste fajle pokazywał, no co ja będę. Ten odcinek już zaraz ma co? Jest 14 za 6 minut powinienem skończyć. Jakaś energia z dupy chce mnie zjeść. Co jest? Kto do mnie strzela? Weź się odjeb. Jesteś nieważnym elementem świata. Nieważny dla świata. No. Ziomek, kim ty kurwa jesteś? Co cię boli? Dobra, tu się zrespią. Zrespi się gruby, a potem jeszcze po zabiciu grubego te suki wybuchowe. Dobra. Muszę poznać drogę wejścia tutaj. Tędy. Good to know. To wybucha? O, zajebiście, chcą mnie bić. Dobra, no unik zużywa dużo, ale dużo mniej niż osłona i jest lepszy po prostu. Tylko więcej skilla wymaga, no bo osłona po prostu daje ci osłonę, nie? Dobra, no kici kici. Gdzie są następni koledzy? Chodźcie, poznajmy się. Dupa, nie respią się, śmiecie. Hej! Dostał w pizdę. Dobra, kto następny? O, jest i gruby. Zajebiście. Naprawdę. Ja pierdolę, ich jest dwóch. No chyba w chuja lecicie, nie? Dobra. Kurwa, jeszcze ty! Weź, wypierdalaj. Dobra, mam pomysł. Tylko czy to mi się uda? Chuja tam. Oni mnie kurwa one-shotują, ich jest dwóch. Jaki oni mają damage zjebany? Kurwa, ja podejść do takiego frajera nie mogę, bo się osłoni jakimś... O! Życie tu leży, fajnie. Co to kurwa? Czym ty kurwa jesteś? Weź... Nie wiem. Wyjebany mam, czym ty jesteś. Dobra, mam... Życie sobie odnowiłem. W ogóle... Jestem teraz do one-shotowania dla nich, co nie? Oni mają totalnie wyjebane... Ty, a jakbym spierdolił do góry? Czy pytanie moje brzmi, czy... Czy to jest wykonalne? Schować się przed tymi frajerami nędznymi u góry. Dobra. Mam wyjebane w inne sektory teraz gro, tak szczerze mówiąc. W ogóle ja tu przyszedłem po to życie, które tu powinno leżeć. I tam po lewej coś jeszcze jest. Leży, dobra, zajebiście. Czyli życie długo nie znika. Co to jest? Nie wiem, ale to mi w walce z tymi grubymi cieciami nie pomoże. Dobra, muszę sprawdzić, czy da się wskoczyć z powrotem tam. Powinno się dać. Tutaj, dupa, na ten kamień, na ten, no. Aha, zajebiście, nie da się, dobra, good to know. Muszę się przewalczyć przez tych frajerów, co tutaj są. Czekajcie, a tutaj z lewej gdzieś mogę się schować? Nie wiem, na tych schodach, za tymi schodami. Jakieś takie miejsce, żebym mógł się kucnąć. Tu się da otworzyć, no nie. Dobra, dobra. To jest progres. To jest duży progres. Oni zniknęli czy kichuj? No... Śmieciu mały, łap. Nieważne. Aha. Czy
A ty z pizdy żeś się wziął. Dobra, jeden zdech. Jakimś fartem, a i w ogóle zdziukowałem ich, ale chuj w to, nie? Kto by się tym przejmował teraz? Na pewno nie ja. Łódka i pizdę, nikt cię nie lubi. Dobra, dostał w łeb. Jeszcze jeden strzał tylko, ale mi się musi to odnowić. Dobra, niech to się ładuje. Dobra. Kurwa, ja nie wiem, gdzie jest gruby. Tu jest. Tyle ich jest tam najebane, że dopóki on nie założy tarczy, to nie odróżnię go od reszty. Dobra, po życiu mogę go odróżnić od reszty. Tępy chuj. Dobra, czas się wycofać, bo będzie rzucane. No wziąłbyś kurwa zdech. Dziękuję ci z całego serduszka mego. A czym ty kurwa jesteś? Rdzeń nienawiści. Dobra, ta to może... Wy to możecie tam utkać pizdę. Z łaski swojej, co? No a ta jeszcze żyje. Nikt cię nie chce. Weź nie drzwi mordy. Jesteś jak nie, dobra, może nie będę tego mówił. Dość. No siema. Weź, umieraj. Dziękuję. Wszystko? Chyba wszystko. No nie wiem, jakbym miał z nimi uczciwie walczyć, to by było niewykonalne, w sensie nie, oni mogą mieć dużo damage'a, ale ja mam max życia w grze, dosłownie więcej się nie da i oni jednym strzałem zdejmują mi dosłownie prawie całe życie, zostaje mi nic, jestem na jedno pyknięcie, no z 95% przynajmniej. Jestem po prostu na czerwono, wszystko się zaczyna niszczyć, świat wybija do... Dobra, tu jest... nie. Jest save point? Tak dziwnie to wygląda, jednak nie. Dobra, co ja mam zrobić? Nie zostawię was w tym momencie, zwłaszcza, że potrzebuję punktu zapisu, nie? Bez tego to panie. Idź pan w... Dobra. Gdzie i co mam zrobić? Panny, pokażcie mi. To wygląda trochę jak most. No tu mogę wejść. I... To nie jest ta droga z lewej? Nie. Dobra. Nie, to jest ta droga. Dobra. Nie, no tamto... Tu mogę wskoczyć, potem... Potem mogę tu wskoczyć, ale dalej już nigdzie nie wskoczę. Mam jakiś cel? Ała. Dosłownie pokazuje mi... tutaj, że niby, że tu, ale to chyba po prostu lokację pokazuje, a ja naprawdę nie mam pojęcia. Jest tu coś do zasi... Naprawdę kostkę chciałem, gro. Dziękuję. Jest tu coś do... O, jest. Dobra, czyli więcej kostek potrzebuję. Chodź, kostko. Ja, kostki, kici, kici. Gdzie tu jeszcze mogą być te kostki? Ale jestem szczęśliwy, że się udało to na odcinku zrobić, to za drugą próbą. Nie no, nie wiem, to jest głupie totalnie, no jak on... W sensie tutaj nic nie da się ogarnąć, kiedy on w ciebie rzuci. W sensie jakbyś się gapił na niego, to spoko, ale tych przeciwników jest tu pierdylion i jest jeszcze dwóch tych grubych. I weź ogarnij, kiedy każdy z osobna rzuca w ciebie tym głównym.
Przecież, panie, to niewykonalne. Dobra, mamy i kostkę. A, tylko trochę za daleko jestem, więc muszę sobie podejść. Siema. Jeszcze coś jest potrzebne? Więcej kostków, dobra. Daj kamienia w takim razie. O, i tam jest kostka, widzę. Dobra, dobra, stąd chyba nie rzucę. Ja mogę zeskoczyć? Mogę. Raz, dwa. Czekajcie, mogę coś kliknąć już? Coś tu pika strasznie. Ja mogę. I co to się... A! Nie! Dobra. Kamyczek. Zbijasz pryzm... Dobra, już myślałem, że jakiś potwór wyjdzie stamtąd. Ale jak to podniosę, to pewnie... Dobra, jolo. Zajebiście. Uwielbiam. Zajebiście, uwielbiam to miejsce. Ja pierdolę! 10 na 10. Naprawdę, więcej tych kulków dajcie. Wszyscy będą szczęśliwi. Dobra, chcę iść sobie pogadać jeszcze. Odcinek będzie 30, a nie 20 minut, ale trudno. Nie było ostatnio filmów przez... Nie wiem, ze 3-4 dni nie było. Dobra. Ja pierdolę. Weźcie się, odjebcie, frajerzy. Bierę punkt. Dziękuję. Szczelajo. Gdzie jest misja główna? O nie, dobra, będę musiał... Czekajcie. Tutaj... Nie. Tutaj gdzieś jest ten główny punkt? Nie. Tutaj też nie, czyli będzie tutaj gdzieś. Tia. Cyk. Uwielbiam to, naprawdę. Ten mapa w tej grze to jest gówno totalne. Największe na świecie. Dobra. Centralne kierownictwo. Aha! My kazaliśmy Marshall się wycofać, dobra. To co, ona siedzi tu? Tak. I promised I'd tell you about Dylan once you helped us. This is it? She knows. 17 years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate 6, codename P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. Found you together, we share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him. We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother... I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan. Dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Nothing simple here.
people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. I wish you could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. Jak się okaże, że będziemy musieli zabić tego brata, to będzie przypał w chuj. Ale to będzie ciekawy następny odcinek. Ja pewnie będę nagrywał to jutro. Ja w ogóle dawno nie pokazywałem postaci, więc oficjalnie tak jest. Co ja tu chcę ulepszać? Energię, zdecydowanie. Za 3 punkty, czy rzut. Ale nie będę mógł rzucać, jak nie będę miał energii, więc... Kontynuuj i teraz jest za kolejne 3 punkty. Zajebiście, 20, 30, 15. Yeah. Energia przydałaby mi się na może nie na maksa, ale kupiłbym jeszcze jedną. Albo plus 50, 50, 70, panie. Dobra, nie wiem, będę ulepszał ogólnie rzut i energia teraz. Resztę rzeczy później. Dobra. Dzięki za ten odcinek. No, dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy. Mamy tutaj brata, nie będzie trzeba go szukać gdzie indziej, chociaż biorąc pod uwagę, że w tej krainie jest pieprzone niebo astronomiczne w kopalni jakiegoś czarnego kamienia, to nie dziwiłbym się. W sumie właśnie sobie uświadomiłem, że czasami jak się gada przez telefon, to się chodzi. W sensie ja taką... że z nim chodzę po domu, żeby lepiej mi było myśleć i jak w grze zaczyna się łazić, a się nie patrzy tak, to jakoś lepiej się tak gada. I to rzeczywiście działa, jak widać. Nieważne, no podziało się, wiemy, że brat jest tutaj i mam nadzieję, że nie będziemy musieli go zabijać, ale coś niestety mi mówi intuicja, że tak będzie. No zobaczymy następnych. Dzięki, Ave, do następnego dnia miłego. Piszcie jak tam i czy w ogóle ta seria git. Dobranoc. Miłego dnia, ale mi się wszystko już pierdoli i zaczynam myśleć o rurach. Ja już chcę skończyć ten remont. Ave.